Hej, cześć, z tej strony Adekadek i to jest kolejny odcinek. I chwila, już widzicie kanał Bixa i mówicie: znowu hejdujesz Bixa, zostaw tego człowieka, nic ci nie zrobił. I macie rację. Zobaczcie, mój komentarz. Sorry za to, że cię obrażałam. Okazało się, że ty serce debil i przysłał jakiś z plagiatem, który nie był twój. Faktycznie plagiat dla mnie to jest bardzo zła rzecz. I po prostu dla mnie to jest debilność. A okazało się, że ten film, który przysłał tester. Na moją skrytkę, znaczy się skrytkę, na mój prywatny Gmail nie był twój, ale podobny głos był. I myślałam, że to jest twój i to mnie wkurzyło. Bardzo przepraszam za to, ale jednak jeszcze parę rzeczy zostało ci, że moim zdaniem, żeby ci naprawić. Bardzo przepraszam, że przez chwilę miałeś trochę mniej subów, bo jesteś bardzo fajnym. A i w ogóle tester sam reklamował cię i moim zdaniem to jest debilne, bo jakby niby po co, ty masz 80 subów, co on chce, że i tak dostaje teraz łapki w dół, więc dostaje za swoje, bo chciał po prostu zwiększyć swoją sławę. I teraz tester serio, jeżeli mi zaprzeczysz, że nie wysłałeś mi tego pisma, to nie masz dowodów. Nie masz dowodów. Bo na YouTubie nie można pokazywać swoje skrytki Gmail. To jest sprzeczne z prawem YouTube'a. Więc nie masz dowodów, że niby nie wysłałeś. A ja jak przeczytałem i zobaczyłem ten film, chociaż nie nagrałem, to jest... Film został usunięty, nie wiem dlaczego, pewnie przez YouTube'a, bo był faktycznie tam plagiat. I bardzo się jeszcze raz Bix przepraszam, jesteś nawet okej, okay, nawet masz swój content. Znaczy się, ja tej kupy tak się nie lubię, ale w twoim wykonaniu jest nawet niezły. I sobie ocenimy jeden film z Bixa, czyli okropny dzień, który został przesłany chyba dzisiaj. Dokładnie. Więc oj, sorki. Bo tak teraz dopiero się szczaiłem przed chwilą. I od razu siadłem i nagrywać ten film. Bardzo ci przepraszam, Bix, że taka sytuacja w ogóle była. Ale no jednak troszeczkę nie fair to, że puściłeś po prostu brzydką żonarkę, bo ja no i sobie latałeś. Weź zrób na przykład, ja wiem, że może ty nie umiesz, po prostu zrób. Po prostu w swoim stylu, jak ci nie wyjdzie. Trudno, mi też tak średnio wyszło i jakoś nie płaczę. I jak to się nazywa? Też kobyłka tam taki podobny głos, więc właśnie tak skojarzyłem sobie z kobyłką i myślałem, że kobyłka to zaśpiewała, to okazuje się, że to z poprzedniego filmiku okazało się, że to jest brzydka szeska wujaka. Serio, Bix, jesteś okej youtuberem. Jesteś okej youtuberem. I myślę, że wiesz, że nie chciałam. Albo jednak, no, skąd nie miałbym wiedzieć. Przesłanie tylko zawartość filmu. Zawartość, nie link. Zawartość. Tak sobie też mówi mi, że tak przez Skype, że Bix tam i będzie reklamować, bo żeby tam coś tam, żeby nagle spadały mu suby, no w ogóle moim zdaniem. Właśnie dlatego zablokowałem Destera na wszystkich możliwych grupach. I na mojej też, takiej prywatnej, ponieważ dla mnie to jest po prostu dziwaczne. Też ja wiem, kto usuwa z matematyki. Nas właśnie tester zabawek. Ujawnię swoje imię, więc powiem, bo już w jakimś tam filmiku już powiedział, że się nazywa po prostu Michał, no to ja dalej mówię, że to jest Marcin. No i Marcin sobie robi te, no zamiast napisać Marcin sy kropka, Marcin sy, to sobie napisał po prostu tester zabawek. Się wkleił Deadpoola i to jest dla mnie... Ty myślisz? Ciągle nie masz czasu niby. Nie nagrywasz filmów, nie odrabiasz lekcji, nie uczysz się do lekcji. Co ty robisz niby? Leżysz na kanapie, nic nie robisz. Nie mam czasu, Adek.
Zaraz oczywiście skomentujemy, ale chcę zrobić taką stawkę, żeby po prostu, żebyście wiedzieli. I no i dzwonię do niego tak 12, znaczy się, no tak 12 około. No i mówię, no cześć tester, no cześć Marcin, chcesz pogadać? I on mówi, nie ma, słuchaj, na razie nie, no nie mam czasu. No tu dzwonię godzinę później, 13. Mówię, no halo, no nie mam czasu, słuchaj, Adek, później, 14. To samo, tak samo rozpocząłem i tak samo się zakończyło. Potem dzwonię o 16, a on mówi, Hadek, weź, ja nie mam czasu, weź coś sobie zrób, ja nie mam czasu. No i potem mi dzwoni o 22 i mówi, czy chcę pogadać. Nic o nie odpowiedziałam i się wyłączyłem. No nie ma czasu, przez ja, 12 dzwoniłem, przez 10 godzin nie miał, nie mam czasu, nie mam, po prostu sram jaki był, te 10 godzin mam. Problem z jelitami. Dobra, nieważne. Oglądamy film Okropny Dzień. Przepraszam, ale więc popraw. Popraw to intro, bo jest za głośne. Po pierwsze jest... Dzień dobry, no elo? O nie. Znaczy się przewijemy troszeczkę. No już nie mam troszeczkę czasu, a chcę poniżej 10 minut. Ale nie. Wytłumaczę ten film po prostu na szybkości. No akurat dzisiaj Bix miał takiego pecha, że 2 razy 3, nie pamiętam już, ale chyba 3, spadł razy do lawy. Oczywiście ma kip inventory true, więc nic nie stracił. No, no i ogólnie coś kursor, mups się psuje. No i... Bix, jeżeli to oglądasz, to przepraszam cię jeszcze raz bardzo. Może, słuchaj, może coś nagramy. Znaczy się, jeżeli nie nagramy, to po prostu się skontaktuj ze mną, nie wiem, przez Skype'a na przykład. I sobie pogadamy razem na odcinku. Bardzo by było mi miło z twojej strony. I w ogóle, gdzie mieszkasz? Bo ja nie powiem, gdzie mieszkam, bo to jest sprzeczne. Ale powiedzmy, że... W Mazowszu. Niestety siedzę sobie w Mazowszu i no. No i jest słabo u nas, ale już na Śląsku też jest słabo, matko, górnicy. Po prostu nie mogę mówić, o, ale nie już, bo nie, ale zostanę od YouTube'a bana na filmik. Jak to się nazywa? Demotyzację. I to jest bardzo słabe. No ale no bardzo fajny Bix filmik. No i to było sobie na tyle. Po prostu chciałem cię przeprosić i wyjaśnić ten film, więc bardzo cię przepraszam, ale no wiecie, że to jest to debil, hashtag, no jak był anti-Bix, to nadal będzie anti-Bix, no bo jednak mi się nie podobało, to intro jest za głośne i jak pierwszy raz usłyszałam, to potem przez godzinę miałam taki omdlenie jakby ucha, było tak słabo, tak bolało mi, więc weź... Weź trosze, może nie usuń, nie zmień, tylko przycisz troszeczkę intro, bo serio, ja miałam problem z prawym uchem, nie poszłam do szpitala ani do lekarza, ponieważ no przeszło samo, więc no taka porada ode mnie, porada życiowa od Kacka, no. I bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film, myślę, że będę dalej tak robił. Dzisiaj pojawił się na pewno inny film, na przykład z Pokémon Fire Red, gdzie jesteśmy w Zieloną City i będziemy powoli zmierzać do kryjówki Team Rocket. A tam, jeżeli nie wiecie, zobaczycie. A więc na razie, jeżeli ten film skierowany do Bixa to wam się podobał, to bardzo serdecznie dziękuję. Łapka w górę, sub i komentarz. Mile widziane i w ogóle... ja sobie zobaczcie. Dziękuję serdecznie za 8 subów. Matulu, serio, bardzo dziękuję. To jest dla mnie niby... Mój odcinek z Brawl Stars, moja kotka znów przeszkadza, nie ma wyświetleń. No ale proszę, nie wiem, taki ja na wyświetleń zobaczcie, byłoby bardzo mi miło, bo na przykład już najnowszy film też nie ma. Powrót chwały.
Więc proszę zróbcie, chociaż nie musicie oglądać, to proszę chociaż, żebyście weszli i wyszli, bo dla mnie to jest bardzo fajne, a na przykład widzicie 3 wyświetlenia na ocenie brzydkie 16 i trochę gadam. Więc pamiętajcie, łapka w górę dla mnie i Bixa, sub dla mnie i Bixa i komentarz u mnie, no u Bixa też, jeżeli macie like dla testera, sub dla testera i hejt dla testera, ponieważ jest skończonym doniczką. Elo, mordo.